Dzisiejszy odcinek z Brodatych będzie nieco inny niż poprzednie. Mianowicie stwierdziłem, że w tym odcinku zacznę zadawać graczom jakieś pytania głównie dotyczące Minecrafta. Gracze będą otrzymywać ode mnie wiadomość na ukośnik M, będę ich oczywiście losować i za każdą poprawną odpowiedź od danego zawodnika, którego wylosuję, dostanie on nagrodę 1000 dolców. W momencie, kiedy zawodnik nie odpowie na dane pytanie, bądź odpowie na nie źle, przechodzi ono do następnej osoby, która będzie wylosowana, aż do momentu, w której ktoś na to pytanie odpowie poprawnie. Także witam was bardzo serdecznie jeszcze raz. Ja jestem Spajki, witam was bardzo serdecznie na Multibloku. Multiblok, serwer brodaci.net. Mamy tutaj system ekonomii, jak pewnie większość z was prawda, spodziewa, ogarnia. Także możemy raczej przejść do losowania pierwszej osoby. Tylko żeby się upewnić, muszę sprawdzić, ile mam pieniążków. Byłem pewien, że mam więcej, ale dobra, starczy na spokojnie. Więc zobaczymy, kogo wylosujemy. Akurat jak się pisze ukośnik M, no to pytanie może być wylosowane spośród wszystkich tutaj trybów. To nie jest tak, że ja muszę być na konkretnym podserwerze typu ABSB, czy TB, czy Hub, żeby do kogoś pisać na ukośnik M i żeby go losować. Więc na chillku mogę, prawda, tutaj sobie działać. Więc zobaczymy, kogo wylosujemy jako pierwszego. Ja oczywiście sobie tak, możecie mi wiedzieć bądź nie. Ja sobie odwróciłem wzrok, oglądam się po pokoju, prawda, wszystko ładnie, cacy, pięknie. Pyk! Zatorek 521, okej. Mu losujemy pytanie, znaczy losujemy, ile jest rodzajów pochodni. I żeby nie było, to pytanie dotyczy wersji też 1.16. Także ta osoba jest offline. Wow. Po tym niefortunnym zdarzeniu losujemy kolejną osobę. Po prostu. Losu, ja się rozglądam, nie patrzę na czat, pyk! Iktori! Ile jest rodzajów pochodni? Oczywiście ludzie nie wiedzą, że ja nagrywam, broń Boże, więc będę po prostu pytać losowe osoby o takie rzeczy, zobaczymy, czy ktoś odpowie, czy nie odpowie. Jak będę płacić ludziom wygrane, jeśli wygrają, to będę przechodzić na konkretny podserwer, żeby ta wypłata do nich, ponieważ jak się jest na innym trybie, to nie pokazuje na czacie, że wysłało pieniądze. Jeden rodzaj. No niestety źle. Także przepraszam, Iktori, ale no niestety. Okej, zobaczymy. Może trzecia osoba wygra. Do trzech razy sztuka, czyż nie? Także losujemy. Pyk. Mr. Matrix 98. Ile jest rodzajów pochodni? Także pytamy. O, to jest Aqua. Pozdrawiam bardzo serdecznie Aqua oczywiście, bo sam na Aqua ja gram. Więc zobaczymy, czy nam tutaj pięknie odpowie. Mam nadzieję, że tak, bo byłoby całkiem fajnie, żeby ktoś w końcu odpowiedział na to pytanie. A zacząłem od całkiem prostego pytania. A mam jeszcze kilka w zanadrzu. Czyżby ta osoba awczyła? Czyżby Matrix awczył? A, bo może zastanawia się po prostu. Jeśli szuka odpowiedzi na necie, no to troszkę cienko, nie? Ale tak, wiecie co, ja tak trochę czekam już na tą odpowiedź. Więc chyba przejdziemy gdzieś po prostu do jakiejś kolejnej osoby. Dobra, losujemy jakąś kolejną osobę. Pyryryryry, pyk, szoto. Ile jest rodzajów pochodni? Come on, może ktoś w końcu odpowie na to pytanie? Bo tak, no, czekam. No, to jest bardzo proste pytanie, no. To jest bardzo proste pytanie, ponieważ są trzy rodzaje pochodni. Bo są zwykłe, bo są redstone'owe i są te takie niebieskie, eteryczne z wersji 1.16. Czyżby kolejna osoba awczyła? Serio? Nie mógł powiedzieć. No cóż, jak tak osoby zwlekają długo z tym pytaniem, no to no ja tutaj za wiele nie zrobię, nie? A ja miałem zamiar zrobić tak, nie wiem, 10 wypłat czy coś. Wiecie co, ja zrobię, czy są osoby na A? Są jakieś na A, więc sobie tak polusujemy po prostu i pyk. O, adamkser.pl, dobra. To jest aktywny gracz, więc może on łaskawie odpowie. Mam nadzieję, 2. No niestety źle, bo jak mówiłem, pochodnie są 3. Ja wiem, że gramy na wersji 1.15, no ale ja pytam o 1.16 niestety. Zaraz tak się w komentarzach zleci ktoś, kto powie, Spajki, bo nie powiedziałem, że chodzi o 1.16. No ale cóż, no to wersja 1.16 jest aktualną wersją. Okej, więc jako, że nie tutaj. O, mamy na B, dobra, to tak sobie polosujemy. Pyk. Ile jest rodzajów pochodni? Come on, może ktoś w końcu powie, że 3. Acio.
Wiecie co, ja mam wrażenie, że to pytanie jest kurde za trudne. Więc pomyślmy, ja chyba bym zmienił kurde to pytanie, tak nagrywam 8 minut, oczywiście to jest, będzie pocięte i pomontowane w jakiś sposób, ale no, to zadam inne pytanie. Jaka była ostatnia wersja beta MC? To będzie pytanie. Może to chociaż ludzie będą wiedzieć. I klikamy ukośnik M, pyk. Tyryryryry, 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 pyk. Tomczyk. Jaka była ostatnia wersja beta Minecraft? Odpowiedzią będzie w sumie beta 1.9. O kurcze, hold up, hold up. Bri odpowiedział na pytanie z pochodniami redstone'owymi. Także ja idę na ukośnik SB. Jestem sobie na SB i ukośnik pay, Bri i 1000. 1000, dobra. Więc Bri odpowiedział dobrze na pytanie z pochodniami, więc mogę przynajmniej już to pytanie jakby wykreślić sobie z, prawda, listy pytań. Niestety cały czas też czekamy na odpowiedź w sprawie beta Minecrafta, ostatnią wersję beta, ale możliwe, że osoba... No to Hunter nieźle wbił, nie? Uprzejmie przepraszam, mamy małe problemy techniczne, ponieważ Mr. Hunter Bright wszedł na czat i po prostu serwer teraz oszalał. Także wracamy po tej krótkiej przerwie. Jesteś zagubionym widzem na YouTubie? Szukasz czegoś wspaniałego? To źle trafiłeś. No niestety, ja mam taki fajny kanał, tylko taki malutki, także no, musi wam to starczyć, co znaleźliście tutaj, więc subskrybujcie. Więc mieliśmy tutaj zamieszanko i takie tam... cały czas nikt nie odpowiedział na drugie pytanie, czyli na pytanie, jaka była ostatnia wersja beta Minecrafta, więc losujemy dalej po prostu osoby i pyk. The Terror. Jaka była ostatnia wersja beta MC? Zobaczymy, czy Terror odpisze. Terror wiem, że jest też aktywnym w miarę graczem, więc powinien zdać odpowiedź, mam nadzieję. Jak nie, no to trudno, no to pytanie wtedy przejdzie do osoby kolejnej po prostu, nie? I kolejna osoba będzie miała możliwość wygrania 1000 dolców. Wiem, że to może nie jest fantastyczne, nie wiadomo jak duża kwota, ale wiecie, ziarnko do ziarnka zbiera się miarka, a tym ja sam jestem biedny, więc nie mogę zaszaleć aż tak, jakbym chciał. Ale no, damy jeszcze tak chwilkę czasu na odpowiedź, bo tak widzę, że tak, no nie odpowiada. Wiem, że czasu może nie ma wiele, no ale ile można czekać też na odpowiedź, co nie? Mimo wszystko, no czas nagli, czas nagli. A trzeba działać, trzeba robić rzeczy. No niestety, kolejna osoba nie odpisuje na moje pytanie. Ja się tutaj tak skitram, nie chcę, żeby podczas pisania mnie wrzucono do PvP, kurczę, bo tak ludzie robią, więc uważajcie. Losujemy, 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 a w sumie może bym... Okej, w sumie dobra, Enzo Gaming. Jaka była ostatnia wersja beta Minecraft? Come on, no na razie tylko jedna osoba dostała pieniążki za zgadnięcie, ile jest rodzajów pochodni. Ja bym chciał jeszcze coś rozdać tutaj. Oj, nie wiem. Lecimy dalej. Ja bym wybrał w sumie... Czy jest jakaś osoba na literę... Na S jakiejś osoby bym polosował. Okej, okay, Enzo napisał, że nie ma pojęcia. No to losujemy dalej po prostu i... Pyk. Szajne. Jaka była ostatnia wersja beta Minecraft? Mam nadzieję, że wie. Może ktoś tutaj jest z czasów bety. Ja na przykład gram od wersji beta 1.7.3. Także pozdrawiam bardzo serdecznie wszystkich... betowców? Nie wiem, czy to może być dobre określenie. Jak nie, to właśnie wymyśliłem. Ale ten odcinek będzie pocięty masakrycznie po prostu, bo tyle ludzie czekają, znaczy zwlekają z odpowiedzią, o ile w ogóle, że to jest masakra po prostu. Kolejna osoba, Awczy. Jakie mamy osoby na J? Mamy 4 osoby, więc puszczam. Juxon. Jaka była ostatnia wersja beta Minecraft? To jest VIP, więc może ma pojęcie jakieś o innych wersjach, o starszych wersjach Minecrafta. Fajnie, fajnie by było. Jakby wiedział. Juxon napisał, że nie wie. To losujemy kolejne na literę, na U. Na U nie ma nikogo, na Y nie ma nikogo, na T. Nie, wait, na T chyba losowałem. Też może nie? Nie wiem, za bardzo. A na W? Dobra, mamy kilka osób, więc możemy losować. I... pyk. Wybrokolo! Jaka była ostatnia wersja beta Minecraft? Come on, no wiecie to, musicie wiedzieć, ktoś musi wiedzieć. Jakaś osoba powinna znać odpowiedź, no. Admin daj opa. Kurde, ja zaczynam wątpić, kurczę, tutaj widzę ludzi. Naprawdę. Dobra, to jeszcze raz. Wylosujemy jeszcze jedną osobę z tym pytaniem, jak nie to wybiorę kolejne pytanie po prostu, no bo tak to nie może być. I pyk, ślimę XPL. Jaka była ostatnia wersja beta Minecraft? No? A może ci gracze wiedzą, jaka jest odpowiedź?
No Kaman Surowcowa Premium, Kaman Kowal Premium, Kaman Sklep Premium i Auction House. Jestem pewien, że wiecie, jaka jest odpowiedź. Wiecie co, ja chyba przejdę kurde do kolejnego pytania po prostu, no bo... No to jest jakaś tragedia. Dobra, to losujemy jakąś inną osobę. W sumie dobra, bo nie losowałem z jedynką na początku. Więc Kaman może wylosuje którąś z tych dwóch osób, czyli I Don't Forgive oraz jeden ryba. I pyk! I Don't Forgive. Jak nazywa się pierwsza wersja Minecrafta? Ziomek, musisz na to odpowiedzieć dobrze. Musisz tutaj odzyskać honor graczy. Ich wiedzę i zarobić pieniążki. Minecraft Order of the Stone bodajże. Albo Cave Game napisał. Dobra, to niechaj będzie. Więc jedę na Terra. Jestem chyba w ogóle na jego działce. To tak śmiesznie. Ja się tutaj tak skitram. 1000. W sumie tam jest, także no. Dobra, wracamy sobie na huba, żeby tutaj tak nie latać. Za co to, miły człowieku? Bo zostałeś wylosowany do mojego teleturnieju, gdzie na razie tylko dwie osoby odpowiedziały dobrze na pytanie. Nawet nie wiem, ile ten odcinek będzie trwać przez to, jak jest pomontowane. Okej, kolejne pytanie, jakie zadam, to będzie kiedy, w którym roku wyszła wersja 1.0 Minecrafta. To jest odpowiedź 2011 rok i to często ludzie mylą, że wtedy Minecraft wyszedł, co jest bzdurą, bo Minecraft już istniał w 2009 roku, ale ja zapytam o wersję 1.0 konkretną, czyli kiedy wyszło z bety i ziup, zajchu albo zajczu. W którym roku wyszła wersja 1.0 Minecrafta i to jest SVIP, więc no, jak SVIP to raczej powinien tutaj być aktywny w tym momencie, tak, powinien, mam nadzieję taką, że jest i że odpowie dobrze i zarobi 1000 dolców, po prostu. Wiecie co, kolejna osoba chyba awczy, kurczę. Czy są osoby, które mają nick na podkreślnik? Są osoby, które mają nick na podkreślnik, więc wylosujemy jedną z tych osób. I 3, 2, 1, ziup. 3 centymetry. W którym roku wyszła wersja 1.0 Minecrafta? To jest spoczko sprawa. 2010 rok. No niestety, bo to był rok 2011. O! Patrzcie, Zajczu odpisał. Przełom 2011-2012. Trochę mu zajęło, ale odpowiedział dobrze. 3 cm niestety źle odpowiedział. A Zajczu ma rację, bo 2011-2012, bo listopad 2011, więc ja to zaliczę. Więc idziemy na Terrę, bo tam prawdopodobnie teraz on się znajduje. Pay, Zajczu, 1000. Dobra. Więc wracamy sobie na Habika. Wracamy sobie na Habika i przydałoby się jeszcze jakieś kolejne pytanko. O i napisał, o dziękuję. No milutko, proszę bardzo. Wiem, jakie zadam kolejne pytanie. Teraz zadam pytanie o brodatych, mianowicie. Czy na brodatych były kiedyś minigierki? To jest dobre pytanie dla ludzi, bo może... O kurde, ja sobie to wezmę. Za darmo to wezmę. Minigierki kiedyś były na brodatych. Mianowicie był Master Builders. Co prawda długo nie był, ale był jednak. Więc zobaczymy. I zaraz kogoś wylosujemy i na przykład teraz. Decosiek. Czy na brodatych były kiedyś minigierki? Więc zobaczymy, czy Cosiek odpowie. Wystarczy odpowiedzieć tak lub nie, więc masz 50% szans, że trafisz, jeśli nie znasz odpowiedzi. I będę strzelać. Tylko ludzie robili. Administracja! To nie są ludzie w takim wypadku, tak? Oczywiście żartuję. W sensie, w teorii mógłbym tego X-a podliczyć, ale niestety nie o to chodzi. Chodzi o tryb właśnie, to co Cosiek mówi, że jako tryb nie było. Ale było, bo było Master Builders po prostu. Losujemy gdzieś sobie dalej i ziup. Zwariowana.pl. Czy naprawdę tych były kiedyś minigier? Zadam to pytanie. Jak ktoś odpowie, to będzie spoczko. Tego co wiem nie było, no niestety. Bałem się strasznie, że mi urwało nagranie, bo mi ikonka nagrywania zniknęła nagle, ale wszystko nagrywało na szczęście. Ale będzie montowania, bo prawie pół godziny to już robię. Oj, nie tak to miało być. Dobra, losujemy i robimy pyk. Zajczu już był, więc okej, mamy kolejną osobę. Nie wiem, escape. Czy naprawdę były kiedyś minigierki? Come on. Pewnie nie. Kurczę, mamy strasznie tutaj dużo graczy, którzy nie wiedzą, że istniało kiedyś coś takiego. Losujemy dalej, kolejna osoba. Dziób. Arkaist, czy na brodatych były kiedyś minigierki? Proszę państwa, mamy osobę, która dobrze odpowiedziała,
czyli archaist, więc ja sobie idę na AB i robimy pay archaist 1000 pyk. Moje gratulacje, wygrałeś tutaj 1000 dolców. Wiecie co, ja chciałem zadać jeszcze jedno pytanie, ale po prostu to trwałoby na pewno za długo, także w tym momencie ja po prostu skończę ten odcinek. Jakbyście chcieli więcej tego typu materiałów w przyszłości, to oczywiście możecie dać łapkę w górę oraz dać znać w komentarzu, czy byście coś takiego chcieli. Ja na pewno chętnie bym coś takiego zrobił. No i cóż, i to byłoby na tyle. Jeszcze tylko słowem końca, że jak chcecie mnie w jakiś sposób wesprzeć tutaj na multibloku, to możecie wpisać ukośnik AB warp spajki. Przeteleportujecie się tutaj. Możecie rzucić donejcika. Holy Jesus, tam nie patrzyłem troszkę, więc nieźle. Albo ewentualnie możecie wpisać ukośnik pay, spacja, spajki, spacja i tam jakąś kwotę, jeśli chcecie. Ale oczywiście do niczego nie zmuszam, broń Boże, to jest tylko wasza wolna wola. To jest tak, jakbyście chcieli mnie wesprzeć i wtedy dać możliwość zrobienia takich, wiecie, serii? Więcej, znaczy serii, odcinków tego typu. No ja się na ten moment z wami żegnam, dziękuję za oglądanie. Komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie, wybijajcie linki w podanym opisie. No i zapraszam oczywiście do grania na multi bloku, bo jest fajna zabawa. Do samego materiału, trzymajcie się, cześć, no i pa, pa.